No i co teraz będzie dalej? No jak już mamy ten kwadrat stoczony, to tutaj najpierw w pierwszej kolejności przewierciłem otwór Fi6 i teraz będę musiał piwnikiem iglakiem dopasować, żeby mi weszła tutaj stalka 6x6, a później tu od czoła w drugiej kolejności zrobiłem najpierw otwór i później go nagintowałem, nie odwrotnie, nie wiercimy najpierw tu i dopiero tu, tylko jakby stosujemy zasadę przenikania otworu, że najpierw wiercimy ten i dopiero ten pojedynczy. Jakbyśmy wiercili tutaj tym otworem dłużej, no to wtedy możemy i wiercić w drugiej kolejności ten pionowym, o ten. Kolejna czynność, skąd będę wiedział jaki nóż? No więc do tego służą takie specjalne sprawdziany. To jest sprawdzian do gwintów trapezowych. Tu jest skok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12. A tu jest, przypuszczam, chyba kąt 20 stopni. O, tu jest kąt 20 stopni. To jest sprawdzian, a tu jest 30. M, W, P, K, A, 30 stopni. Przepraszam, błąd bym wprowadził. Czyli na jedną stronę mamy 15 i 15. O, to jest sprawdzian do gwintów trapezowych. Zaraz, gdzie ten tamten guzik gdzieś sobie poszedł, a jest. No i właśnie tutaj muszę dopasować, on nie widzicie, nie wchodzi do końca, także sporo z nim zrobię, ale później sobie właśnie szykuję ten drugi nóż i wtedy tym nożem drugim już wykończę. On będzie też dość sztywny, bo tu masz trzonek, tu ma Fi16. No w razie czego będę mógł jeszcze z milimetr, myślę, że stoczyć. Fi15 to nie będzie taki cienki. No i później, jak zamocuję sobie już materiał, to później tylko jedną stronę wjeżdżamy, wyjeżdżamy i tak kilka razy, kilka razy. No myślę, że przy takim skoku to ze 20 razy. No ale wraz nie spotkałem gwintownika trapezowego M5 do średnicy. Zaraz zobaczymy, jaka tu jest dokładnie średnica. Średnica jest 26, no także mocny gwint. Tutaj, żeby wiedzieć jaki otwór zrobić, to mierzymy tutaj średnicę rdzenia, jest 19. Ale jak tu jest średnica 19, to my musimy zrobić otwór 19,5, dlatego żeby śruba pracowała tylko tymi bocznymi ściankami. O, tu, tu i tu, a tu miała luz. No bo siła jest przenoszona, jakby powiedzieć, osiowo. A także teraz troszeczkę piłowania, później ręcznie sobie podoszę nóż w stosunku do tego, gdzie on, no tutaj tu ciasno mam, o przepraszam, już mam. Później nóż sobie podostrzę tutaj w stosunku do tej piątki. Później utnę, może być dłuższy ucięty. Przykręcę w ten kwadrat. O, tutaj przykręcę na odpowiednią odległość. I wtedy docisnę śrubą, no i będziemy sobie gwintować. Wszystko to Wam pokażę. Także, jeśli ciekawi jesteście, zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję. No, kwadrat już mamy zrobiony. Najpierw robiłem pilnikiem iglakiem kwadratowym, a później pilnikiem małym kwadratowym. 4x4 mm. No i już jest kwadrat zrobiony. Pasowałem oczywiście taką stalkę, stalka jest 6x6, wchodzi dość suwliwie, wiadomo, z tej strony nie chcę, ale zobaczymy, troszeczkę ciasno,
Ale wchodzi. Teraz ta strona pewnie jest łatwiej będzie wejść. Też nie. O. Wchodzi. Teraz tak. Już będziemy mieli tą mamy tą stalkę dorobioną. Teraz dokręcamy później sobie tu kluczykiem. Oczywiście tu jest za dużo wystawione. Bo tyle to nie może być, bo później nie wycofam noża. O, to musi być tak jak najmniej. Wtedy dokręcamy sobie. Znaczymy sobie tu markerem. Obcinamy sobie szlifierką kątową troszeczkę dłużej. I później przyszlifowujemy, wyrównujemy koniec i mamy już nóż. Teraz jeszcze wyjmę jeszcze na chwilę tą stalkę. O. Ten kąt jest taki sam, tutaj zobaczcie, jak tej śruby, która się wkręca w tą nakrętkę. To jest taki sam kąt. No i także tak jak mówiłem, ten nakrętka będzie zrobiona z luzem, bo to będzie też stalowa, także będzie wytrzymała. No i wkrótce zobaczycie resztę. A ci, co nie oglądali poprzednich odcinków, to jest wpasowane. Bo teraz się troszkę obudziło. O, tutaj do numeru 5. O. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.